Halo, witajcie, tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym Balatro, chwilę po nagraniu wspaniałego Backpack Battles. No i co? Jeszcze raz próbuję tego Blacksteaka? Boże, zagrałbym innym deckiem to, ale to trzeba wszystko odblokowywać. To ile trzeba grać, żeby móc grać na wyższym poziomie trudności? To mi się nie podoba. Bo naprawdę trzeba mieć czasu, żeby wszystkim tym pograć. Spróbujmy jeszcze raz tego Blacksteaka rzeczywiście. I tutaj fajne info dostałem od was, że te eternalowe jokery nie mogą zostać zniszczone. Czyli, co tak wali? Siatka ubija kotlety, czy co? Nie wiem, ale coś wali, puka i stuka. Dobra. Lecimy. Eternal Jokery nie mogą zostać zniszczone. I to jest dosyć ciekawe. Ty, foliowe Jokery, dwa darmo... Wszystkie karo są osłabione. Ciężko to będzie wygrać, ale powiem wam, że dwa darmowe Jokery foliowe na start są mega dobre. Wypróbujmy to. No dobra, co tu gramy? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mogę odrzucić. Dobierzmy jedną siódemkę. I mamy 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2 odrzucamy. Mamy streeta. Jest siódemka, okej. Gramy streeta, tego na razie nie ma co odrzucać, tylko 3 karty. Nie jest to mocny street. Ale jest to street, my mamy aż 5 rąk, więc tutaj dorwać tylko 6 pak i mamy dwa naprawdę fajne jokery tutaj na starcie. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Ciężko tu będzie coś ugrać, szczególnie że te karty są gówno warte. Ja bym raczej w nie nie szedł. Ja bym tu w ogóle cały dół odrzucił i zobaczmy, co się dobierze wyżej. Jakie streety tu gra, chcesz, żebym grał chyba. Dama, walet, dycha, dziewiątka, ósemka. I mamy streeta z jedną osłabioną kartą, tu są dwie, więc to się bardziej opłaca. Chociaż czy tu jest osłabiona dama, czy tu jest osłabiona siódemka. Wolę chyba siódemkę zagrać osłabioną. Bo to punktacja się nie zmieni nic na tym streecie. A może dobiorę w przyszłości kolejną damę i na damie już na parze więcej ugram. Ty no, bardzo łatwy pierwszy bosik. Kolor mogę grać. Czy ja to bazowymi punktami wygram na tym kolorze? No? Oj, głupie. Dobra, może być, może być. No i dwa foliowe jokery, zobaczmy jakie. No te 50, powiem wam, że tego naprawdę dużo daje. Dostajesz kartę tarota, gdy blind jest wybrany. Boże, jakie gówno. Voucher na zniżki, kurde. Trzeba kupić, ale chyba nie teraz jeszcze. Teraz nic nie kupuję. Następny shopowy joker jest darmowy. Okej, czyli to mogę kupić. Arkana pak mówicie, żebym kupował zawsze. Nawet jak mam pieniędzy mało. Wildcard. Szansa na dodanie do jokera. Albo lucky karty. Ja bym chyba w lucky karty poszedł, bo tu nic nie dostanę. A z lucky kartów w jednym kolorze na dodatek może dostanę te 20 dolków. Szansa mała, ja wiem, ale to są dobre karty. Voucher kupimy później, jak uzbieramy troszkę. Kurde, ulepszenie na streeta nie jest złe. No ale jak ja mam generować te pieniążki, no? Dobra. 50 żetonów. Czy ja na tym wygram? Zobaczmy. Holograficzny joker. No całkiem niezły. Ja bym go wziął. Gdy blind jest wybrany. Aha, czyli jak po prostu idę na rundę, to mi tworzy. Streeta znowu mogę ulepszyć. Nie najgorsze, tak szczerze mówiąc. Dychy mi tu brakuje tylko i mamy naprawdę dobrego streeta. Ja bym poszedł pod tego streeta. Wiem, że tu mamy tutaj, no, ale trójkę nawet. Chociaż mamy, kurde. No ale ten full będzie milion razy gorszy jak street z tą dychą. Więc pójdźmy pod tego streeta. Jedna dyszka. Kurde, ale dobrało, co? Ale na złość dobrało. No nie, no idę po... Jak na złość dobrało! O kurde, no nie za... Jeszcze znowu walet! Co ja cztery walety wybrałem? Trzy. Trzy walety, trzy damy, trzy króle. Ale gromie nienawidzisz chyba. Dobra, będzie dycha, od dziewiątki lecimy. Muszę lecieć pod tą dychę.
No, no, ja pierniczę, cztery dychy są tu. No, dzięki, w końcu. Dobra, stricik. W pierwszej rundzie oczywiście wygrywamy. Dodatkowe 50 żetonów, więc tu mega luz. O, ale już szybałem przez chwilę, bo fatalne były te dobierane karty. Ale dwa koła, jesteśmy w stanie ze streeta ukręcić. To tu całkiem nieźle, powiem wam. $3, ja pierniczę. Dobra jest ta dama. Na start nie jest zła. No co ja tu mam zrobić? No nic tu nie zrobię. Jak mnie denerwuje, jak mnie widzowie: ole ty Ryfek, źle gra w to, nie robisz generacji pieniędzy na starcie. Jak ja mam tu zrobić generację pieniędzy na starcie? Gra RNG, a ci mnie cisną, że nie mam szczęścia do gry, no. Co za ludzie. Dobra, lecimy. Zwiększ poziom dwóch kart o jeden. Jak ja lecę na streety, to totalnie nie ma sensu, więc raczej nie. Chyba żebym leciał na te streety wyższopoziomowe i bym sobie zwiększał, nie wiem, szóstki na siódemkę i tak dalej, po prostu od szóstek niżej nie grałbym streetu. Tutaj brakuje nam damy i mamy również streeta, którym wygrywamy najprawdopodobniej w jednej ręce. Więc odrzućmy to. Chyba że po prostu zamienię waleta na damę. Ale bardzo bym tego nie chciał, chociaż damy na ręce mają plus 13 mnożnik, ty. Pójdźmy w to, no bo ja chcę wygrać. Zobaczmy, co się trafi. Jakimś cudem może walec się dowierzy. Mamy trzy dyszki. To są damy na ręce, więc tu jak zagram trójkę. Punktacji mam całkiem sporo z żetonów, z folii. A mam plus 26 mnożnik z dwóch dam. Więc to powinno mi już wygrać tę rękę. Bardzo dużo żetonów, mnożniki. O to chodzi, o to chodzi. Dobra, trzeba iść pod te damki. Nawet niezłe to jest. No i mamy teraz jeszcze holograficznego jokera. Dyszka wypłacona. Odpal na nowo. Kolejne te zagrane ręce. Nawet nie kupiłem zniżki, ja pierniczę. To co ja robię w ogóle. Zapomniałem, że po jak o, ale gówno. No karta tarota, no to mi generuje pieniądze często. Ale nie dzisiaj. Steel card, glass card, bonus card. Steel card znamy, bo no damy na, gramy na damy. No nie wiem, asa. Coś co nie będę grał raczej, nie? Trójka. Waleta zróbmy. A, ja tylko jedną mogę steel card, ale dobra, nieważne. Waleta tak to bym zrobił, bo może waleta ulepszę na damę w przyszłości. Trójkę mógłbym ulepszyć. Na razie nie ulepszam nic, mamy dosyć mocne ręce. A chciałbym tutaj... O, Spectral Pack za darmo. Dawaj. Dwie kopie jednej wybranej karty w twoje ręce. Okej. Oj, to jest ciekawe. Stwórz kopię losowego do Jokera, zniszcz inne Jokery. Jakbyśmy mieli teraz eternalowego Jokera, to rzeczywiście coś tu by z tego było. No ale robimy dwie kopie tej damy Lucky i powiem wam, że tych dam tutaj trochę już jest. Nie możemy zagrać dwa razy tej samej ręki w tej rundzie. To mnie w ogóle nie boli. Karty mnożnikowe. Jakie mamy karty lucky jeszcze oprócz dam? Żadne, tylko karty damy są lucky. Szkoda, bo... Chciałbym je zagrać na szansę na dostanie pieniędzy. Mi się wydaje, że ja tą parą też tu wygram. Zagrajmy tę parę, odrzućmy te inne karty. Kart nożnikowych na razie nie robię, bo nie wydaje mi się, że trzeba. I dostajemy strasznie dużo punktów z folii i tych mnożników, no tak jak mówiłem. Super. 7 koła. 10 golda. Ten Joker dostaje żetony dodatkowe. To jest niezłe. Dostań pieniążki na koniec rundy. No nie eternalowy, nie taki. Playing karty. Nadal na razie nie mam maksymalnych odsetek. Dobrze idzie, abym poleciał kolejną rundę. Bosik. Stwórz losowego Jokera. O! O! I pierwsza karta się odpala dodatkowe dwa razy. Nie najgorzej. 6, 7, 8. O, tutaj streeta z damą, to powiem wam, że trudno będzie dorwać. Ale spróbujmy. 6, 6, 7, 10. Walet. 8. 9, no, ciężko.
przejście. Nie. Wydaje mi się, że nie ma sensu na to grać. Zagramy trójkę szóstek. Może dobierzmy więcej dam na rękę. Są trzy damy, jest na dodatek dama stylowa. No to tak, gramy najpierw parę. Ale jak zagram tę parę, to już potem nie mogę zagrać parę. Najpierw zagram trójkę dam, ale to też będzie ciężkie. Dyszek mamy jeszcze dwie. Dziewiątek cztery, ósemek cztery. Piątek trzy. Piątki mogą się trafić. Piątek został. No na piątki zagrajmy. Trzy piątki są w deku. Największa szansa, że je dobiorę. Zawsze mogę też kartę tutaj mnożnikową walnąć i ona się odpali wielokrotnie i tych mnożników to wali. Dobra, punktacja tutaj nadal jest luźna, 10 koła, więc tu się totalnie nie muszę martwić. Cztery ręce zostają bardzo dobrze, pieniążki się generują, są odsetki. Ten, kurde, że ja tego vouchera na zniżkę nie kupiłem. To nie. Jak odrzucimy karty figur, to dostaję pieniążki. To jest dobre. Spectral card, dawaj jakiś, zobaczmy co tu będzie. Zniszczę jedną osobą kartę swoje ręce, dodaj trzy ulepszone karty figur. Albo do wybranej karty dodaj efekt. No spróbujmy, do tej damy. No ale tak, jak damy mi zostają na ręce, to ja nimi nie gram. Więc bez sensu jest dodawać na nie efekty. Szkoda, że się nie trafił jakiś król. Albo as. Na asa grać wielokrotnie. Kurde, no co ja pod dziewiątki będę grał? Ulepszmy tę damę, a ja ją wyrzucę poziom wyżej. Ulepszę ją poziomowo jakąś inną kartą. Czy ja muszę zawsze dostawać tu foliowe? Ja nie dostałem chyba nigdy innego ulepszenia jak foliowego. Trzy razy używałem tej karty spektralnej i zawsze jest foliowa, to jest niemożliwe. Playing card jakiś? Pisaliście, żebym to też częściej kupował. $3, $3. To jest dobre. Bo pierwsza karta się odpala dwa dodatkowe razy plus to. Więc ta dwójka mi bardzo dużo pieniążków zarobi. Dobra, kolejna runda. Tego nie skipuję. No tutaj trochę pieniędzy już dostanę. Discarduj dwie losowe karty za każdą raz zagraną rękę. W karo zamieniamy karty. Chyba nie. Karty mnożnikowe. Asy mnożnikowe, no dam na razie asy mnożnikowe, bo nie mam co z tym zrobić. Szukamy tej dwójki koniecznie teraz. Wszystkie karty inne odrzucam, walety, te damy zostawiam, o kurde. No chyba na, to i tak wygra, te dwa asy zostawmy. Dwie dwójki, ale nie te. Kurde, odrzucę nawet jedną damę. Ale ta dwójka jakby się trafiła, no. No dobra, może nie wygram tą ręką, chociaż nie sądzę, raczej wygramy. No i liczę na tą dwójkę, nie? Ona się odpala wielokrotnie. Na dodatek tu się odpali, no trzy razy dodatkowe, cztery razy się odpali w jednej ręce. My już 21 koła zgarniamy. Z głupich hasów, to jest naprawdę niezłe. No ale też to stracę po siedmiu rękach. Muszę o tym pamiętać, to daje plus 10 mnożnik. Dwa razy mnożnik, pierwsza zagrana karta figur, nie za bardzo, dwie pary ulepszamy, buff on pack, tutaj totalnie nic. A, jeszcze odrzucanie kart figur. Zapomniałem o tym. Spróbujmy, no zobaczmy co tu będzie. Trzy są te. Każda karta figur trzymana w ręce ma szansę na danie dolara. I to jest dobre, to jest lepsze od tego, bo nie będę rzucał raczej kart figur, gdy mam damy. A jak mam damy, to każda dama trzymana na ręce daje mi 50 centów co rundę. Tylko czy to jest na tyle dobre, żeby to brać? Kurde, to jest Eternal. No już się, już pójdę w te damy, ale no jakoś super to mnie nie jara. Ale chcę wygrać to, więc ja tutaj mówię, nie lecę na jakiś late game, ja teraz chcę to wygrać. 25 dolków, czy gramy? Ile mi da ta karta zagrana? 3 razy 4, $12 jest mi w stanie dać tu of spades zagrane. Plus $5 z odsetek, to jest 17. Plus za wygraną 5, to jest 22. Plus ze 3 ręce, przypuśmy, to jest 25. Dostanę jakoś tyle samo, a sklepu nie będę miał, więc chyba lepiej się opłaca to zagrać.
plus dostaje jeszcze kartę. I tu styl karta. No to elegancja. No i kolejną damę zamieniamy na styl karta. I to jest super. Fajna jest trójka dyszek, ale wolałbym dwójeczki jednak. No daj tę dwójkę, no byku, nie rób mi tego. Dobra, jest dwójeczka. No, jeden high card grany jest. Nie mogę jej z niczym innym zagrać, bo to jest teraz to high card jest. To jest trochę słabe, jedna ręka mi zejdzie. No ale dobra, mamy potem parę dziewiątek, a może nawet i tu już uda się wygrać. Dobra, gramy. High cardzik, 3. 3, 3, jeszcze raz 3. Tu jeszcze dolary z kart na ręce. No i 7 koła z takiej gównoręki dostaliśmy, więc całkiem nieźle. Tu już gramy byle co, byleby wygrać. 3 damy na ręce, zawsze może być więcej. Przydałby się voucher na więcej, większą rękę. Definitywnie. To jest najlepsza rzecz teraz, jaką możemy dostać. Ale tej zniżki tak żałuję, że nie kupiłem, no. Ech, no zapomniałem, że po tym bossie. Za każdym razem jak taki kart się odpala, nie odpalę tego. Karty planet jakoś mnie specjalnie nie interesują. Full house. Karty tarota. To już na pewno, przy takiej ilości pieniędzy na pewno. No dokładnie, bo tutaj kolejne 20 dolarów wpada. No już możemy się zacząć bawić tymi pieniędzmi. Zwiększ ranking dwóch kart. Albo skopiuj kartę. No jeżeli na cokolwiek miałbym lecieć, wydaje mi się, że z Hanging Chadem byłyby to asy. Ten na asy Joker jest w miarę częsty, w miarę tani, w miarę dobry, no. I dziewiątkę zamieńmy na dyszkę. Dyszkę, bo dyszkę zamienimy na waleta, a waleta zamienimy na damę. Karty mnożnikowe. O, karta strength, super. Stars raczej bym sprzedał na razie. Karty mnożnikowe też się mogą przydać. O, no ty dobry jesteś nawet. No ale nie ma na ciebie miejsca jak na razie. Dobra, może rzeczywiście to nie jest dobry moment na kupowanie kolejnego Jokera, bo ten jest jedynie na sell. I on mi da kartę, tutaj jeszcze myślałem, dobra. No nic, gramy. Karty mnożnikowe sprzedam, to mi da. Lecimy. Super, opłacało się, 20 dolków. No i szukamy dwójki. Tym razem może ją zagram z innymi dwójkami. O, żadnych dam. Jest jedna. Bardzo słaba ręka. No bo tylko high karta tu gramy. Zrób. O kurde. O kurde, zapomniałem, co odrzuca. Dobra, przegrałem to. Okej, jest szansa. Karta strength. Gramy tylko high karta. Są trzy damy, jest na dodatek dama stylowa. To jest jedna karta grana. No zostawiamy jak najwięcej kart tutaj, żeby nie odrzuciło dam. Oby, jak odrzuci mi dwie damy, to ja wyjdę. Jedną mi jeszcze stylową. A najgorzej. Najgorzej. Strasznie silny boss na mnie. W ogóle o tym nie pomyślałem. Para. Przegrałem to. Dobra, nie odrzuciło damy. Szanse są jeszcze. Jeżeli w tym momencie nie odrzuci mi dam, wygraliśmy. Jak odrzuci chociaż jedną damę, chyba jest dyntka. Tak, nawet nie było blisko. Ale się już obsrałem. Boże, zapomniałem, jak to działa. Reload bossa może się przydać. O, kto to kupuje? Karty planet, można by było zacząć w ogóle grać coś, nie?
Jedną rękę mam na selcerze, muszę o tym pamiętać. High card. Co ja tu będę grał z tymi damami? High karta, no. High karta, parę i trójkę. Dwie pary i trójka, no. Playing card jakiś. Kupuję wszystko teraz już. Asior. Asiora, więcej asiorów, no mówię. Roll na bossa się może przydać. Jak będzie jakiś fatalny. Tutaj niestety nic. Banan. Czas sprzedać selcera. To się przyda na generację pieniędzy. To ze mną zostanie na żetony na razie. To się i tak samo rozwali za jedną rękę. Zostanie wypite. Więc go sprzedajemy, kupujemy banana. No i lecimy. Koloru nie zagram, full house'a grać nie będę. Spectral pack. No jak będzie kopia znowu do zrobienia. Damy. Do wybranej karty dodasz coś. Albo wszystkie w jeden kolor. Tego asa. Jego kopiować wtedy można. Jak mi da znowu foliowy. No nie, no przecież to jest... Cztery razy z rzędu foliowy. Nie ma innych. Dama w gold karta. Super. One wszystkie powinny być gold karty. Jeżeli nie są steel kartami. Nic innego. Odrzucamy. O, wszystkie dwójki, ale nie ta jedna. Ja pierniczę, no. Daj tą jedną dwóję. Kurde, no. Dobra, gram byle gówno. Byleby dobrać tę dwójkę. No to ja nie wiem, czy ja tu w ogóle wygram już teraz. Dama źle ustawiona. Kolejna dama, no jest okej pod tym względem. O Jezus, tych dam to tutaj trochę dobrało. No tutaj raczej już wygramy tą ręką. No ale nadal, dupy nie urywa. Dobrze, te żetony z foliowych mam, bo... Serio, dobrało każdą dwójkę. Każdą dwójkę, bo ja mam jedną dodatkową. Jest pięć dwójek, dobrało cztery, ale nie... No co za gówno? Co za gówno? Albo tu się zaraz trafi jakiś... mnożący. Hanging chat jest do wyrzucenia. Mnożący wynik Joker, albo chyba przegram niedługo. Playing karty, zobaczmy co. Blue Seal nie za bardzo, ten of clubs nie. Nic stąd nie biorę. No kolejna dama, tarot karta raczej tu nie będę używał. Ósemka, Eight of Diamonds z Gold Sealem też jest bardzo dobry ogólnie. Mega dużo pieniędzy generuje, ale no chyba ta Queen of Diamonds, nie? Dwa razy większa szansa, że zagram coś na Gold Sealu. Ja bym chyba jednak to, jak widać było dużo dam, miałem i nie było z tym źle. Trójeczkę ulepszamy, bardzo mała szansa, że coś takiego zagram, ale niech będzie. Czwórka nie kupuję, para to jak najbardziej akurat. Bazowe żetony. Kurde, to też sprzedać jego, stracić te żetony, trochę syf. Dobra, jego na razie kupię, ale nie użyję, bo tutaj... O, jeszcze hand size, ciężki boss. Znisz dwie karty. O kurde. Strasznie ciężki boss na nas. Lucky karty, bonus karty. Okej, okay, jest as. Parę asów, którą zamieniam w bonus karty, bo my mamy dużo mnożników, nie tak dużo bazowych punktów. Resztę odrzucam razem z tym. Gramy. Na dodatek najsłabsze damy się trafiły możliwe. Nie ma ani tej złotej, nie ma ani tej stalowej. No dobra, teraz już się trochę dowaliło. Lucky card z asa. Trzeba to grać, trzeba to grać. Obie karty zmieniam w lucky karty. Jeszcze chyba nie. Dwa asy fajnie by było zamienić. Chociaż raz, dwa. Dwóch asów jedynie nie mam ulepszonych. Dobra, zamienię to w lucky karta. Ale z drugiej strony w lucky karta to wypadałoby zamienić z gold sealem tą dwójkę.
No, dobra, gramy to. Gramy to, dama stalowa na koniec oczywiście. Trochę żałuję kupna tego Reserved Parking, powiem wam, bo to nie generuje wcale aż tak dużo pieniędzy. Eternal na tym to nie był dobry pomysł. No dobra, Highcard tutaj wykręci te punkty, no. Wykręci. Brakuje mi tylko mnożnika, niech ten banan się rozwali i żebyśmy dostali lepszego banana. Cavendish, czy jak on tam się nazywa, i byłoby super. Bo tu już punktacjowo jest nie najlepiej. Voucher na większe odsetki, super. Pod 50 mogę teraz zostawać. No mimo wszystko, kartę Tarota na pewno kupię. 14 dolków i niszczenie dwóch kart. Całkiem nieźle. No tu niestety nic innego. Lucky karty na królach. No nie, no lucky kart na tej dwójce, definitywnie. Temperance na 14 dolków. Czy niszczę dychę? Raczej tak. Raczej tak. Karta planet na high karta. No. No nie jest to super, ale no nie wiem, no tak mi się wydaje. Steel card kolejny, jak najbardziej. Gramy. No nie dostałem tu niestety kolejnej karty. Z kartomancera. Dama w steel karta i jest naprawdę nieźle, bo to jest w końcu mnożnik. Znowu dwójeczki, ale nie ta jedna, no. Ja nie wiem, no ta dwójka to jest jakaś pechowa. Odrzucamy, szukam tych gold kartów, no. Kurde, no no trzeba zagrać to, trzeba to zagrać. Odrzucamy to, zobaczmy, no. Czy ja na tym wygram. Tutaj dużo punktów z folii, to się bardziej opłaca jak ten mnożnikowy. Nie no, powinniśmy tu już wygrać. No. Banan bezpieczny. Ja niestety nie dostałem niestety tutaj tego złotego. Ani ósemki, ani dwójki. Giga z tym nie far. To jest świetne. Arkana pak, żeby mi jeszcze tutaj fajne karty dobrało i pozmieniamy jedną w drugą. No jest dama, ale nie ta, którą bym chciał. Steel kart tu jest na dodatek. No to nie, to już bym użył. Dobra, robimy tak. Lucky karty z byle czego. Nieważne. Nieważne, nic nie widzieliście. Mogę zrobić tak. Zamienić mogę dwójeczkę na damę. I mogę na nowo sobie pojawić kartę kopii. I skopiuję sobie tego, tą stalową, nie? Tego nie ma co kupować, bo i tak dostaniemy zaraz kolejny standard pack, tu coś ciekawego. Asior. Żeby grać asiory po prostu. Para. Kurde, tu tymi odsetkami powiem wam, że muszę coś. Muszę coś kupić, no bo naprawdę takie gówno. O, jest, dobra, skolar. To musi samo zostać zniszczone, nie mogę tego sprzedać. Czy kartomancera sprzedajemy? Wydaje mi się, że z kolarem to jest lepsze. Sprzedajemy kartomancera, kupujemy skolara i lecimy. I lecimy na asy. Trzeba grać wszystko. Odrzucamy, odrzucamy, odrzucamy. Jest dwójeczka do zagrania. Szkoda, że ona nie jest tym lucky kartem, z tym hanging chadem. A dwójka też jest, mówię, tyle problematyczna. Jak miał ósemkę, to mogę też i siódemkę i piątkę zaznaczyć. A przy dwójce samą dwójkę muszę grać. No ale dobra, i tak się będzie opłacało. Pieniążków dosyć sporo się zarobi. Trzy koła tylko, ty, żebym ja to jeszcze wygrał. Żebym ja to jeszcze wygrał. Wolę chyba damę stalową niż grać teraz te asy, więc zagrajmy po prostu parę asów. Ile mamy asów w full decku? 7. Dam mamy 10. To chyba asów jednak bardziej brakuje. Dobra, zróbmy kolejnego asa. Nie tego, nie. Muszę tego lepszego asa skopiować. Przecież ja mam tego foliowego, zapomniałem o tym totalnie. Gramy te asy. Nie discarduję tutaj nic. Zostają damy. Nie no, hand size to się musi trafić naprawdę, bo tragedia jest.
Nie no, Scholar z tym jest milion razy lepszy niż ten Cartomancer. 23 koła. Są stalowe damy, więc mógłbym teoretycznie stalową damę też tu zagrać. Zagrajmy high karta na tym królu. No i szukam. Muszę skopiować Ace of Spadesa foliowego. To jest najważniejsza karta do zagrania. On się odpala wielokrotnie, Hanging Chad go odpala, Scholar go odpala. Olewam damy stalowe. One są dobre, ale nie ma co się nimi aż tak bardzo jarać. A tą damę foliową dwa razy kartą Strength bym ulepszył na asa. No i znowu to gramy. No i mówię hand size, no bo bez kitu, brakuje nam tu już miejsca na te damy. Nie, i to był taki błąd, ten Reserved Parking, że to jest tragedia. O, najgorsza karta kupiona w tej grze. Interestu chociaż dużo dostaje. Syf. Karty planet. Para. Nigdy w życiu nie zagram dwóch par w tym deku. Jakiś joker fajny. Karty figur mają szansę na dawanie ten. Nie, nic ciekawego. Hand size nawet niezły. Syf. I syf. No, ciężko. Pierwsza jest ręka dobrana w dół. Tragedia ogólnie. No, nie będzie łatwo. Powiem wręcz inaczej, raczej to tu przegrywam. Siadło plus 20 mnożnik tutaj, ale to też dużo nie da, bo akurat żadnej stalowej damy nie mam. I to jest największy problem tego. No dwójki nie będę tutaj zagrywał, bez przesady. Ale nie mam nic do zagrania tutaj. O, ale fatalna ręka. 6 asów. Ciężko. Giga ciężko. Muszę wszystko stąd odrzucić. I lecieć pod te asy. Trójka asów. Dama stalowa. Jeżeli się trafi as foliowy, mamy szansę. Jeżeli nie, jest dyntka. No jest raczej dyntka. Dobra. Zagrajmy to. Mamy jeszcze dwie ręce. Co się dobierze po tej ręce? Mnożnikowy, wielokrotnie odpalający się as to nie jest złe, ale nadal to nie robi roboty aż tak. Okropna ręka. I wszystkie damy się trafiły, tylko nie stalowe? Bez kitu, ja mam trzy stalowe damy tutaj, nie no przecież... Jak ta gra nie kocha ostatnio? Przegrałem. Te damy mogę zagrać. To jest moja jedyna szansa. No ale nie uzbieram z tego 30 koła w życiu. Nie będę miał takich mnożników przecież. Odpalające się dodatkowe żetony. Coś tu mogłyby nawet zrobić, ale no nie aż tyle. Nieważne. Nawet nie było blisko. Ale co to są za ręce? Kiedy ja widziałem ostatni raz tego asa foliowego? Ja nie wiem, czy to jest jakaś głupota? Dawaj ten voucher na zniżki, co go wcześniej nie kupiłem. Nie, to tragedia są te ręce, powiem wam. Dawaj kartę tarota. Glass card nie, to nie, to nie. Playing card. Ile mamy waletów w deku? Dwa. No już go wezmę, bo mi pomnoży przynajmniej coś tam. Syf. Trójeczka ulepszona. Ciężko to będzie zagrać. Syf.
czwórki nigdy nie zagram, to nie ma sensu. Czemu ten banan się nie rozwalił jeszcze? No jakbym nie miał teraz tego, to bym to sprzedał i se kupił to, sprzedał, double taga bym miał. Ja tutaj cały czas liczę na rozwalenie się banana, ale... Przeliczam się. Zagrajmy high karta na tym. Może go rozwalę od razu i go się pozbędę. Aha, on tak działa, dobra, to nie ma sensu. To nie ma sensu, jest fatalny. Zmarnowana ręka. Okej. To już jest trochę lepsza ręka. Nadal dupy nie urywa, ale trójeczka, więc niezłe mnożniki. Dama stalowa jest na ręce. O kurde. Hand size i więcej discardów. To jest to, co tu bym bardzo potrzebował teraz. Ósemka, wydaje mi się, że jestem w stanie ją zagrać. O nie, para to nie. Gramy high karta. Odrzucamy czwórkę. I może się jeszcze z lucky karta coś trafi. I jest 20 mnożnik. Nie najgorzej, nie najgorzej. Dama znowu, kurde, przyszła, nie zauważyłem. Źle ustawiona, no dobra, i tak wygraliśmy. Bez większej różnicy. Nagrywa się to? Nagrywa, Boże, jak jest gorąco. Okropny na nas, tragiczny wręcz. Dwie karty jakieś. If held in hand. No to ja ją trzymam w ręce, nie? Ale ja chcę więcej stalowych, kurde, nie chcę takich beznadziejnych dam, co nic nie robią. Nie chcę tu nic. Muszę więcej tych stalowych kopiować, bo to nie ma sensu żadnego. Siódemka do odrzucenia, dwie złote już mam i tak. Syf, syf. Syf, syf. Co to jest za gówno w ogóle? Co to jest? Rare Jokera mi daj. Czemu to żeś się nie rozwalił? Ile razy już? Nie pokonam tego bossa. Nie mogę pójść po Rare Jokera. Bo nie pokonam bossa. Jak nie będę tutaj miał jakichś mnożników dodatkowych, nie ma szans w ogóle, że dam sobie radę z bossem. Gdzie jest mój foliowy Joker? Kurde. O co chodzi? Czy się tam nie obraził? I opłaca mi się też grać, bo dodatkowe granie to jest dodatkowa szansa na rozwalenie tego banana zasranego. Banan bez ulepszenia, syf. No dobra, mamy high karta na asie. Jedna dama stalowa tylko z trzech, więc też nie najlepiej. No ale sam high card as tu też nie robi wcale złych wyników. Ten foliowy jest najlepszy, no bo mówię, my mamy dobre mnożniki, a nie mamy najzwyczajniej w świecie żetonów tak dużo. Foliowa tutaj dama robi dużo na jokerze. Boże, ja w ogóle żadnych jokerów ulepszonych nie mam. O, no w końcu dobra ręka. I to jest ręka, którą mógłbym grać. Sam high card na tym jokerze by robił robotę. A on, mówię, wielokrotnie odpalający się, te żetony tak tutaj kręcą te punkty. Przynajmniej dwa razy zwiększa wynik. Sam jeden ten joker, sam jeden ten as. I w końcu się banan rozwalił. Ja akurat jak mam nie tak dużo pieniędzy, zobaczmy, czy się uda dorwać ulepszonego banana. Najpierw może tarot kart na pieniążki. Steel card. Definitywnie. Ta jest jeszcze czasem do zagrania, więc lepiej tą zmienić na steel karta. Tutaj dwie karty tarota. Pieniążki. 6 są warte moje jokery? Wow, ale gówno. Rolujemy. Tragedia, ale to kupię, bo na razie nic innego nie mam. Ulepsz mi jokera jakiegoś. Niestety nie. Roluję, bo nie dam rady. Hand size, ale minus jedna ręka na kal... To jest bardzo dobre dla nas. To jest bardzo dobre dla nas.
Dawaj go. Jedna ręka mniej do zagrania, gdy mamy większą dłoń i więcej dam się tam mieści. Super. No nie jest to Cavendish. Ale jest coś. No gram, no za 9 już nie reroluję. Kupię jeszcze kartę Planet, może jakiegoś high karta się ulepszy. Street w kolorze czwórka. Czwórka, nie wiem, dam. Zagram. Nic. Wszystkie karty figur są osłabione. Ja gram... Nie, no to się liczy nadal, nie? Bo rozumiem, że steel card nie działa, ale to się liczy. Jak nie, to ja nie wiedziałem. No czekaj. Zagrajmy ósemkę. Co? Dlaczego to tak działa? No to przegrałem. Ja rozumiem, że są zdebufowane, ale do punktacji. A nie, no nie, no przecież głupie. Pyk. Nie, no przecież to jest głupie. Ale syf. No skąd miałem wiedzieć? Ale gówno. No i jestem zły, no. I teraz mi będziecie cisnąć w komentarzu, że jestem debilem, że słabo gram. No skąd miałem wiedzieć? No nie grałem tak nigdy. Ale syf. No ale powiem wam, że naprawdę, jeżeli chodzi o ten poziom trudności, gram na nim chyba trzeci raz, totalnie nic na razie nie zmienił. No może rzeczywiście tego jednego jokera bym wymienił, ale na dostawanie pieniędzy. Ale Boże, ja żadnego dobrego jokera nie dostałem w tym podejściu na jakiś mnożnik. Nic, totalnie nic. Więc no naprawdę nic nie zmienia praktycznie ten poziom trudności. A rzeczywiście fajnie go można użyć, gdy mamy tę kartę spektralną. Kurde, ale jestem zły. No dychę bym wydał i bym wymienił tego boss blinda, no. Dobra, trudno, no. Człowiek się uczy na błędach. W kolejnym podejściu się już uda chyba, nie? Oby. No już mnie denerwuje to balatro. Co to jest za RNG ostatnio? Dzięki wielkie za oglądanie, misiaki. Do zobaczenia w kolejnym hazardzie już niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.